Ogólnie końcówkę tego roku mamy strasznie zawirowaną. Wytniemy. Jeżeli chodzi o bramkarza... Wiesz, biegnie w kierunku bramki, po czym na wszelki wypadek od niej zawraca. Nie? 3 grudnia o 19, to jak wszystko dobrze pójdzie... To już nic nie będziesz pamiętał. Nie, o to się nie założymy na pewno. Nie, o to się nie założymy. Odpowiadam tutaj operator, którego Państwo widzieli w zeszłym tygodniu tutaj na tej plakietce naszej z tyłu, na tym wyświetlaczu, żebyśmy się założyli o golenie na łyso. Podejmujesz? Nie. Ale jak to jest w ogóle możliwe? Najgorzej to miał sędzia, bo tak naprawdę cały czas musiał stać z gwizdkiem. Dostałaby totalny opierdziel od trenera, nie? Bo... Słuchaj, mówiąc szczerze, tak... Stary, ja się nie śmieję, ale to jak to wprowadziłeś, dobrze, nie? Dobrze wprowadziłeś. Powiedziałbym, Patryk Dębiec dla tylko 14 minut, tam na pewno zaiskrzyło w szatni. Jesteśmy po 8 kolejce, to godzina 21, czwartek, kolejny odcinek magazynu piłki ręcznej. No i kolejka, Artur, która nie zapowiadała się jakoś super wystrzałowo, jeżeli chodzi o wyniki. Wszystkie predykcje wydawały się jasne, ale... Ale właśnie, tak jak widzieliśmy wcześniej, w sensie jak wrzucaliśmy materiał na naszego fanpage'a, podpuściłeś mnie z jednym z wyników i zobacz, że jednym przyniosłem pecha, a drugim przyniosłem szczęście, ale na razie jeszcze może nie będziemy o tym mówili. Natomiast kolejka z jedną niespodzianką tak naprawdę, a reszta była taka chyba raczej... Mocno przewidywalna. Mocno przewidywalna, tak. A to zacznijmy może od meczu, który znamy z opowieści bardziej. Powstały tak mity i historie, ponieważ nie było przekazu wideo, ani nawet audio. Nawet nikt radio nie chciał tam zrobić na tej hali. Mówimy o Pabiksie, bo do Pabianic zjechał AZS-AWF Warszawa i tam zanotowałem sobie, że w 12 minucie dobry wynik 12-3 na korzyść gospodarzy. Nawet nie w 12, a w 23 minucie było już 13-4. 13-4, okej. Okay. Tak. No co tu dużo powiedzieć, no jakby AWF na pewno dobrze w mecz nie wszedł. Jak rozmawiałem trochę z zawodnikami zespołów, no i tam, no co tu dużo mówić, no wynik odzwierciedla to, co się działo. Tam statystyki strzeleckie Bartka Salaha na poziomie 1/6, Oskar Niedziółka 2/11. No grając w ten sposób, ciężko wygrać spotkanie. Zwłaszcza z Pabiksem, chyba jeszcze jeżeli grasz na wyjeździe, to już w ogóle. Tak, zwłaszcza z Pabiksem, który znany jest z tego, że to jest jednak mocny zespół i który na pewno mocno aspiruje do awansu. Wiem też, że tam sporo było błędów technicznych, bardzo dużo niecelnych rzutów, zatem no, AWF pojechał tam, no i ciężko powiedzieć, co tam do końca nie zagrało, czy to był przestrach, czy to była zbyt duża chęć grania, no, ciężko powiedzieć, natomiast na pewno można powiedzieć, że jak zwykle Kozak zagrał jak Kozak. Z tym się można zgodzić, rzucił 7 bramek, najwięcej w swojej drużynie. Jak rzucał, możemy się domyśleć, że gdzieś ten nadgarstek latał. Luźna kiść mogła być. Natomiast z ciekawostek drugą połowę AZS wygrał, więc zakładam, że pewnie ta większość błędów była popełniona w pierwszej połowie. Znając trenera Pawła Olewniczaka, parę mocnych słów poszło w szatni i chłopaki... Pewnie drugą połowę weszli bardziej zmotywowani. Pabiks być może troszkę odpuścił, no bo jednak stracić taką przewagę to też jest... może sztuka? Może też nie sztuka, no bo wiadomo, każdy chciał pograć, więc mogło być tak, że drugą połowę grali sami zmiennicy, więc ciężko jest oceniać. Koniec końców Pabiks wygrał, zrobił co miał zrobić. No tak, na uwagę zasługuje to, że Mariusz Kuśmierczyk rzucił 4 bramki. To jest jakby wynik, który jest poniżej średniej Mariusza Kuśmierczyka, tam jednym... Pytanie, ile pograł. A to prawda, natomiast z 4 bramek 2 z rzutu karnego. No a poza tym to bym powiedział, że swoje, bo jednak po 23 minutach mieć przewagę 9 bramek, 13-4. Tak, tak. Zresztą w ogóle 4 bramki rzucając w połowie to na pewno no, ciężko wygrać spotkanie, ale takie spotkanie było przynajmniej jeszcze jedno, albo nawet 2 w tej kolejce. Zatem można powiedzieć, że tutaj jednak część drużyn zderzyła się z rozpędzonymi faworytami. I to na pewno było bardzo bolesne dla co po niektórych. No tutaj masz absolutną rację, ale to tak jak rozmawialiśmy, że ta kolejka raczej była pod względem faworyt i ten underdog, gdzieś tam bardziej te drużyny były skazywane na pożarcie i po tym pierwszym meczu mamy tą jasność, że już tutaj faktycznie tak się stało. W kolejnych spotkaniach było to samo. Tyle, że no mówię, jest jedna niespodzianka, ale do tego przejdziemy później, bo teraz mamy KKS. I tutaj najpierw chwilę słowo o Orlenie, Wiśle II Płock z Warszawianką, która się nie odbyło. Bo ja mam wrażenie, że to jest takie dobre zagranie strategiczno-manewrowe trenera Porzezińskiego, bo on widzi, że kadrowo jest pewnie słabo, trzeba się trochę poleczyć. No i z tego co wiem, to nie jest jedyna kolejka, którą Warszawianka przełożyła, bo przecież robimy również, mamy okazję robić stream z Piaseczyńskiej, no i wiemy, że już na przykład kolejny mecz, to jest mecz 3 grudnia, tak. On się na Piaseczyńskiej nie odbędzie się dopiero w 2023 roku. Czyli gdzieś tam musi być mocno personalnie nietęgo w Warszawiance, żeby grać w ten sposób, takimi kartami. No, z tego co się orientuję i o ile dobrze pamiętam, to tak naprawdę Warszawianka ma do zagrania ostatni mecz, który będzie niezwykle ciekawy, bo to jest mecz z Trójką Ostrołęka, który zagrają bodajże, chyba już się podpieram, 18 grudnia i nawet nie, poczekaj, tak, 18 grudnia powinna być 17-18 grudnia, nie, przepraszam. Tak, 17-18 grudnia powinna być kolejka. Ale też wtedy... Warszawianka ma przełożony mecz z Konstantynowem na styczeń, więc tutaj ogólnie końcówkę tego roku mamy strasznie zawirowaną. Myślę, że to wynika z tego, że mamy te 3 tygodnie dziwnej przerwy. Tak, to jest ciekawe, to nagle jest dziura, ale z czego to wynika? No tak, i zespoły kombinują. No, Mikołajki są. No tak, ale tak, prawda jest taka, że no dlaczego nie zagrać 3 i 10, a dlaczego grać 17? Czym te dwa terminy wcześniejsze różnią się od tego 17? Wręcz bym zrobił inaczej, biorąc pod uwagę fakt, że za tydzień jest Wigilia, to zróbmy sobie jeszcze ten tydzień wolnego, dajmy na przykład, nie wiem, studentom czy młodszym zawodnikom wrócić do domów i tak dalej. Przecież zawodnicy z SMS-u, część pewnie wróci do domów, tak? Albo chciałaby. Studenci też chcieliby wrócić. A tu mamy dwa piękne tygodnie nic nie robienia, po czym 17, a to sobie zagrajmy, no bo czemu nie? To jakby, to tylko tak ta dygresja ligi, bo jednak gdzieś te przekładanie potem następuje i dla nas jest trudno, dla widza jest trudno, nie wiadomo kto kiedy gra, no takie trochę to byle. No mówię, już może nie mówmy o tej lidze, bo już chyba w poprzednim odcinku poruszyliśmy, że liga się kończy na koniec maja, co jest ogólnie dziwne, no bo tych kolejek nie jest aż tak dużo, no ale trudno. No Warszawianka przełożyła, na bieżąco będziemy informowali co i kiedy, no bo wiemy, że te mecze będą się odbywały teraz co tydzień, bo zespoły chcą nadganiać, ale to myślę, że na końcu o tym porozmawiamy. Tak jest, Artur, więc płynnie przejdźmy do KKS-u, czyli pojechaliśmy do Włókniarza, a w zasadzie obejrzeliśmy mecz z Włókniarza dzięki zaprzyjaźnionej TV Konstantynów Łódzki, także dziękuję bardzo za wsparcie przy tworzeniu. Zatem KKS zagrał z SMS-em ZPRP Płock i tam ja się spodziewałem, że SMS zagra lepiej niż Włókniarz, nawet obstawiałem, że wygra, ale nie spodziewałem się, że będzie to takim wynikiem, a może spójrzmy na to, jak to faktycznie wyglądało. Dokładnie tak. KKS Konstantynów Łódzki zdobył do tej pory w lidze 9 punktów. O sile zespołu z Kansas przekonały się zatem do tej pory 3 ekipy – Ostrołęki, AWF-u i UW. 26 listopada na trudny teren przyjechał młody zespół SMS ZPRP Płock, który po przegranej w derbowym meczu z Wisłą II Płock chciał wrócić z punktami do domu. Mecz zaczął się dość chaotycznie. 2 straty na początku KKS-u, potem rzut Daniela Stępnia i odpowiedź SMS-u daje wynik 3-1. Następnie ponownie strata, potem SMS faul w ataku i strata w kontrze i znów faul w ataku. Lepiej w środowisku wysokiej entropii znaleźli się zawodnicy SMS-u, a po 10 minutach tablica wskazywała 2-7. SMS grał bardzo szybki atak pozycyjny i błyskawiczne kontry. Konstantynów po 2 golach Borsiaka doszedł na 6-10 i uszczelił obronę. Najkorzystniej w pierwszej połowie po stronie SMS wyglądali Szymon Hornik oraz Mateusz Janiszewski. Konstantynów pomimo trudnej sytuacji się nie położył i doszedł na 2 bramki w 21 minucie. Połowa kończy się trafieniem w poprzeczkę Daniela Stępnia. Druga odsłona to świetna gra w bramce zawodnika z numerem 36, czyli Pawła Krawczyka. SMS kontynuował bardzo szybką grę zarówno w pierwsze, jak i drugie tempo, a błędy własne KKS-u tylko dorzucały węgla do pieca tej lokomotywy. 37 minuta przyniosła dość kuriozalną sytuację, gdy za dyskusję zostaje ukarany bramkarz Tomek Sikora. Następuje zmiana w jamie, a Makasewicz nie odbija karnego. Mecz dalej obfitował w straty, ale lepiej egzekwowali tę szaloną grę Płockczanie, którzy w 43 minucie mieli już 2-cyfrowe prowadzenie. Fatalna okazała się sytuacja, gdzie w Mateusza Janiszewskiego biegnącego w pełnym gazie na kontrę bardzo ostro wszedł z boku Tomasz Luks, za co obejrzał czerwoną kartkę. Na pierwszy rzut oka kolano zawodnika z Płocka zostało uszkodzone, ale nie wiadomo jak bardzo. Mecz kończy się niezagrożonym zwycięstwem SMS-u z Płocka 37-23. Młodemu piłkarzowi ręcznemu SMS-u życzymy zdrowia i szybkiego powrotu na boisko. Trzymaj się kolego. Artur, oglądaliśmy ten mecz i powiem Ci szczerze, że był taki moment, kiedy bardzo przypomniały mi się obrazki z zeszłego turnieju imienia Dobrzyńskiego w Ostrołęce, gdzie grały dzieci i one tak, wiesz, gubią i piłka w lewo, za chwilę strata, gramy w prawo, potem znowu strata i wiesz, tych takich pogonek w jedną, w drugą stronę było mnóstwo podczas trwania tego spotkania. No mnóstwo. Znaczy tak, jeżeli chodzi o pierwszą połowę i tak naprawdę drugą, to one praktycznie były bliźniacze, z tym, że SMS w drugiej połowie miał trochę więcej sił. Jeżeli chodzi o pierwszą połowę, to ona była dosyć wyrównana pod względem bramkowym, bo tam nie było jakiejś wielkiej różnicy. Dużych jakichś odjazdów nie było na początku. SMS chyba odjechał na 9 do 3, to była ich najwyższa przewaga w pierwszej połowie. Potem gdzieś ten Włókniarz zaczął doganiać, ale to tylko z tego wynika, że po prostu troszkę mniej błędów popełniał własnych i gdzieś tam ich mieli szansę dogonić. Natomiast druga połowa to też była po prostu gonitwa, to już było gonienie w lewo i w prawą stronę, z czego po prostu lepiej wychodził SMS. Ale też bardzo dużo im pomagał w tym bramkarz, bo tak, to trzeba przyznać. Bo zawodnik z numerem 36 i to był Paweł Krawczyk, tak. Naprawdę bardzo dużo takich piłek wybił, gdzie nawet podwójną interwencję na Danielu Stępniu wykonał, więc dużo tutaj w tej zasługi, w tej szybkiej grze bramkarza, no a Konstantynów te rzuty nie były złe, bo były z dobrych pozycji, tylko po prostu nie mogli przełamać bramkarza. Tak i trzeba przyznać, dla mnie ogromne wrażenie zrobiło wyszkolenie tych młodych zawodników SMS-u i powiem szczerze, że jeżeli na takim poziomie będzie grała młodzież, to ja naprawdę mam dobre przeczucia, jeżeli chodzi o przyszłość naszych kadr seniorskich, bo oni grali niesamowicie szybko, oni grali w sposób mało skomplikowany, na przykład w ataku pozycyjnym, no ale na pierwszą ligę to absolutnie wystarcza, bo to było, piłka szła z lewej strony na prawą i z prawej strony był już rzut po zasadzie jednym tylko i wyłącznie przepuszczeniu, po jednym takim łańcuszku, jednej koronce, dochodziła piłka do prawego czy lewego skrzydła, zawodnicy świetnie wyszkoleni, wychodzili w górę, potrafią w zasadzie rzucić wszystko, no i bardzo, bardzo mi się podobały ataki szybkie, no naprawdę, to była kontra, jedno, dwa podania, już się meldują pod bramką, już jest w górze, pójście ze straty, gdzieś tam traci Konstantynów, nie boją się grać do przodu, także naprawdę bardzo mi się to podobało. To było kolejne spotkanie, które oglądałem w tej lidze, gdzie wynik był dużo do mało, nazwijmy to w ten sposób, ale to spotkanie w dalszym ciągu nie oglądało się wcale tak źle, a przy tej liczbie strat to wreszcie tutaj człowiek uśmiecha, myślał, ale jak to jest w ogóle możliwe? Najgorzej to miał sędzia, bo tak naprawdę cały czas musiał stać z gwizdkiem. Tak, musiał cały czas tutaj używać, ale to, jeżeli chodzi o tą młodzież, to masz rację i powiem Ci szczerze, że brakowało mi takiego wyszkolenia, albo może jeszcze my nie byliśmy tego świadomi, na bazie tego sukcesu, co nasza reprezentacja 2006 jakby osiągała w finałach, gdzie tam mieliśmy drugie miejsce, gdzieś tam walczyliśmy cały czas o strefę medalową i myślę, że jakby było takie szkolenie, jak jest teraz, to myślę, na wali tamtych sukcesów, to myślę, że nasza jakby kadra byłaby jeszcze lepsza niż jest teraz, no bo jakby wiadomo, za chwilę są mistrzostwa, ale takie wyszkolenie, jak mamy teraz, byłoby 100 razy efektywniejsze i te ligi i te zespoły pewnie byłyby lepsze. No ale jeżeli chodzi o sam SMS, no to ciężko jest mi coś więcej dodać, no bo chłopaki mieli swój cel, mieli swój plan, no bo nie można powiedzieć, że mieli jakieś super ustawienia taktyczne, biegali od lewej do prawej, taki był cel i to osiągali i wynik idzie w świat 15 bramek? 14 bramek. 23. No to jakby, jak ktoś oglądał tylko tabelę, to wynik jest duży, ale wynikało, to mówię, z tego, że dużo biegali i bramkarz naprawdę bardzo dobrą robotę zrobił. Tak, to prawda. Bardzo szkoda młodego zawodnika, to był bodaj Janiszewski z numerem 22, odniósł kontuzję. I powiem Ci, że jak oglądałem to kilkukrotnie i miałem takie ambiwalentne odczucia, bo z jednej strony Tomek Luks, bardzo doświadczony zawodnik, już jest w tej lidze w zasadzie odkąd słońce było Bogiem i on, wiesz, wpada bardzo niebezpiecznie w biegnącego na kontrę młodego człowieka, widać było, że potem Janiszewski nie był w stanie się podnieść, bolała noga, tam trzymał się bardzo mocno za kolano. Trzymam kciuki, żeby to nie było nic strasznego, ale gdyby miało się okazać, to niech wraca jak najszybciej na boisko, cieszy swoją grą, ale z drugiej strony właśnie chcę powiedzieć, że to wyglądało tak, jakby Tomek chciał mu zrobić krzywdę, ale tak jak wspomniałem przed chwilą, to jest zbyt poważny zawodnik i wiekowo, i doświadczeniowo, żeby można było sobie w ogóle coś takiego pomyśleć. Tak myślę przynajmniej. No właśnie widzisz, jak ja patrzyłem na tą sytuację i w spowolnionym tempie i żeby gdzieś tam zobaczyć, dlaczego tak się stało, według mnie to wyglądało tak, jakby trochę się poślizgnął. Jakby nie wierzę, że zawodnik z takim doświadczeniem, przy takim wyniku wyszedłby na młodego człowieka i chciał mu zrobić krzywdę, bo No nie, no, no bo po co? No bo po co? Ale dokładnie. Wiesz co, rozmawiałem ostatnio z trenerem Wiśniewskim, z sędzią Wiśniewskim przed rozpoczęciem meczu Trójki ze Zwolętami. Swoją drogą mi się to zawsze pięknie łączy. Orlęta, Zwoleń łączą mi się w Zwolęta. Nie wiem, który szybko skrócona nazwa. Tak, dokładnie. Idealnie mi się to łączy. W każdym razie rozmawiałem właśnie z sędzią i mówię, a to chyba dzisiaj będziesz miał łatwy mecz, bo to będzie pewnie wynik z góry ustalony, bez nerwów, bez jakiejś tam wagi do ostatniej chwili. I on mówi, że właśnie często takie mecze, które są o nic już, albo często bywają o nic, są wbrew pozorom trudniejsze do sędziowania, bo pojawiają się jakieś dziwne faule, pociągnięcia z tyłu, no bo w sumie i tak przegraliśmy, to a co mi tam, nie? I to był ten moment w meczu, kiedy już było po wszystkim, już było pozamiatane, już jak ty to mówisz, keczup po frytkach. To już jest końcówka. Tak, i wiesz, i taki pech, nie? Dla tego młodziaka. Także... No przykra sprawa, ale życzę Mateuszowi dużo zdrowia i mam nadzieję, że to jest nic poważnego, że gdzieś tam może tylko naciągnięte, może to nawet nie jest, mam nadzieję, że to nie jest kolano przede wszystkim, bo... Że na pewno za kolano się trzymał, więc to jednoznacznie dość wskazywało na część ciała uszkodzoną, no ale pozostaje mieć nadzieję, że na przykład będzie to jakiś naderwany, powiedzmy, czy naciągnięty więzadło boczne, które się samo zregeneruje, wystarczy miesiąc odpocząć. No najgorzej, jeżeli okaże się, że jest to krzyżówka albo nie daj Bóg jeszcze coś bardziej skomplikowanego. Czyli to jest malowane. Tak jest. Dobra, kończymy. 37-23, jeśli chodzi o Płock, wygrywają chłopaki absolutnie zasłużenie. Tak. Mecz, który przede wszystkim właśnie był jedną wielką gonitwą, ale przyjemnie się to momentami oglądało. Tak jak na zasadzie, i znowu to jest mecz SMS-u, bo AZS z SMS-em chyba też był taką gonitwą i też to się fajnie oglądało, bo to chyba grali wtedy w Warszawie. Nie, tak, a może i masz rację, tak? Wtedy oba chyba zespoły to biegały. SMS tak, i tak, to właśnie wtedy mówiliśmy, że SMS, że AZS nam się bardzo podobał i to właśnie była gonitwa do samego końca. I to było z SMS-em, tak, to było z SMS-em. Okej, zatem podsumowanie tego meczu mamy za sobą. Jedziemy do Ostrołęki, w zasadzie daleko nie musieliśmy jechać. Dobrze się zamachniemy kamieniem i w halę trafimy od nas ze studia. Tak. I do Trójki, do Ostrołęki przyjechał Zwoleń. Ja byłem na treningu czwartkowym w Ostrołęce i tam trener Niećko mówi, panowie, musimy grać bardzo dokładnie i rzucać celnie, bo inaczej Piotr Ner będzie łapał piłki, będzie rzucał kontry do obu skrzydłowych i będzie egzekucja. Okazało się, i to zaraz Państwo zobaczycie na skrócie, że Piotr Ner łapał piłki, wyrzucał do kontry i była egzekucja. I zapraszamy na skrót. Tak jest. Trójka Ostrołęka we własnej hali podejmowała Enea Orlęta Zwoleń, która była stawiana w roli murowanego faworyta do wygrania tego meczu. Od samego początku widać było kapitalną współpracę Piotra Nera ze skrzydłowymi, gdzie posyłał piłki na centymetry do dobrze wybiegających zawodników gości. Mimo dużej przewagi podopieczni Rafała Niećko do 12 minuty utrzymywali wynik blisko remisu. Jednak od tego momentu Zwoleń przyspieszył i rzucił kilka bramek z rzędu, wychodząc na bezpieczną 8-bramkową przewagę. Gospodarze próbowali rzucać z różnych pozycji, ale ciężko było pokonać Nera, który przy każdej okazji rzucał idealnie wycyrklowane kontry do Soroki czy to do Kamińskiego. Ostatnią bramkę w pierwszej połowie zdobył najlepszy po stronie gospodarzy Patryk Obidziński, ustalając wynik na 10-18. Po przerwie Trójka zaczęła od bramki z rzutu karnego, ale nie byli w stanie dogonić dobrze grającego zespołu Henryka Arciucha. Adam Lubawy kontynuował poczynania Nera, również obsługując idealnymi podaniami swoich skrzydłowych, którzy wykorzystywali wszystkie sytuacje. Ostatecznie spotkanie kończy się wynikiem 21-35. Za tydzień Zwoleń ma ostatni sprawdzian przed najważniejszym spotkaniem, bo najpierw podejmie u siebie Rokis Radzymin, a następnie do Zwolenia przyjedzie Jurand Ciechanów. Trójka z kolei w tygodniu zagra z SMS-em ZPRP Łódź, gdzie będzie szukała kolejnych punktów. Artur, Ciebie na Trójce nie było, byłeś akurat robić coś innego, tak, o czym za chwilę, byłeś jako operator na Ciechanowie, tak. Tam działo się wiele, dużo więcej niż na Trójce z punktu widzenia sportowych emocji, ale powiedz mi, jak Ty ten wynik odbierasz, tak? Bo Ty zawsze mówisz o tym wszystkim sercem, ja trochę bardziej analitycznie rozumiem, a jak to tam z Twojego punktu widzenia wyglądało, bo oglądałeś ten mecz? Obejrzałem, powiem szczerze, że liczyłem troszkę na więcej, ale z drugiej strony też wiedziałem, kto stoi w bramce, bo widziałem gdzieś te sytuacje skrzydłowych przede wszystkim. Jeżeli chodzi jakby o stricte grę poszczególnych zawodników, no nie będziemy tu mówili o każdym, no bo wynik sam mówi za siebie, gdzie pierwsza połowa jeszcze była w miarę okej pod względem wynikowym, bo 8. Paweł, no 8, ale jeżeli jakby umówmy się, jakby znamy różnicę tych potencjałów, tak gdzieś tam zakładaliśmy, że będzie to troszkę szybciej i troszkę wyżej. Natomiast myślę, że ten wynik to tylko i wyłącznie jest zasługa Pawła Olewniczaka, który naprawdę tych zawodników ściągał w dobrych sytuacjach. Myślę, że troszkę też już zaczęli go lekceważyć na zasadzie, że już jest wysoko, więc zaczęli się bawić, ale zabawę też trzeba umieć wyciągnąć. Natomiast bardzo szybko rzucanie bramek wybił z głowy poszczególnym zawodnikom Piotr Ner, gdzie Daniela Murawskiego złapał chyba za każdym razem. Tak, to było chyba 0 na 5 albo 0 na 6 u Daniela. Tak, Daniel rzucił jedną i chyba to była pierwsza jego bramka w krótki słupek i potem już Ner nie stwierdził, że to już nie wejdzie drugi raz. Więc tak naprawdę zamurował skrzydła, bo jedno i drugie skrzydło tak naprawdę nie rzucało. No i stało się to co zawsze, no Piotrek łapał piłkę, rzucał kontrę, padała bramka i jakby... Tak, ale to jakby to absolutnie się z tą zgadzam, ale fajnie, warto zwrócić uwagę na to, jak dobrze bawili się grą zawodnicy ze Zwolenia i strasznie mi się podobało. Kojarzy taki rzut Gruszczyńskiego, który sobie na lewej połówce wyszedł z góry z obrotem i po obrocie rzucił z drugiej linii, z 10 metra. O tak po prostu postanowił sobie, że to było w pierwszej połowie. To było w pierwszej połowie spotkania, na lewym rozegraniu. Gruszczyński postanowił na 10 metrze odbić się, zrobił sobie 360 stopni i rzucił w kierunku bramki. I najlepsze jest to, tylko dokończę, że prawdopodobnie bardzo duża część zawodników dostałaby totalny opierdziel od trenera, nie? A zwróciłem uwagę na trenera Henryka Arciucha, jak wracał Gruszczyński do obrony, a ten normalnie, wiesz, brawo bije i mówi dobrze, śmieje się z niego, mówi, ale wymyślił. Teraz pytanie, nie, czy on to wymyślił, czy on to trenował? Bo nie wierzę, że tak nagle sobie stał na boisku i stwierdził, a coś wymyślę i sobie rzucę, bo myślę, że wiesz, sam jak chodzisz na treningi, to często zawodnicy poszczególni mają gdzieś taki swój ulubiony rzut, którego gdzieś tam w meczu nie pokazują, bo jednak boją się tej zjebki od trenera, także jednak... I od kolegów. I od kolegów przy okazji, tak. To raz, że musisz mieć pozycję, żeby to zrobić i cię nikt nie okrzyczał i druga sprawa, musisz być pewny tego, co zrobić. Czy mógł sobie pozwolić? No jak widocznie mógł, jeżeli to rzucił, to tak. Powiem Ci szczerze, przeoczyłem, nie widziałem tego, albo mogłem to przeskoczyć. Natomiast jakby wracając do samego wyniku, no to szkoda trochę, no bo jednak 14 bramek u siebie stracić to... Znaczy ja, tak jak mówię, to i tak jest najmniejszy wymiar kary z tego, co tam jest w przebiegu meczu. Szczególnie, że ewidentnie swojego dnia nie miał Kamil Ludwiczak, na którym początek sezonu opierała się ofensywa ostrołęcka. On rzucał po 10 bramek. A tutaj nagle, wiesz, nie wiem, ile tych bramek rzucił, jedną czy dwie, chyba dwie i z karnego trzecią dorzucił. 5. 5 nawet. Tak. Okay, ale to już w końcówce spotkania, bo już tam zaczęli odpuszczać, Kamil poszedł na skrzydło, bo myślę, że to jest jego nominalna pozycja. On powinien iść na skrzydło, wszedł Rafał Niedźko, bo warto też zaznaczyć, że przed Daniel Tobolski z Ciechanowa na ten mecz wrócił, przy okazji tego meczu już wrócił do grania, więc będzie pomagał zawodnikom Ostrołęki. Ale wracając do Kamila, no, to jest kolejny słaby mecz. Może no nie jest to rywal, na który można by było się spodziewać, że Kamil gdzieś tam wygra sam to spotkanie, no bo ciężko jest, natomiast myślę, że Kamil docelowo powinien grać na skrzydle, bo jednak on tam się chyba czuje najlepiej. Tak, jednak zwłaszcza, że wiemy, że Kamil ma te problemy z kontuzjami, z tym Achillesem cały czas. Często jest tak, że nie przyjdzie na trening, bo go po prostu boli, bo ta kontuzja cały czas gdzieś tam krąży wokół niego, więc też go trzeba z tej strony zrozumieć, że jeżeli liczymy na to, że on będzie rzucał z 9 metra i za każdym razem będzie trafiał, to na pewno też wynik tych kontuzji no, nie pozwolił na to, a ze skrzydła jednak Kamil ma ten rzut, potrafi rzucić, potrafi przelobować, potrafi wkręcić. Akurat Lobik wylądował na bramce zamiast tak, bramce. Ale gdzieś tam sam wiesz, że potrafi to zrobić. Tak? Jeżeli ma dzień i naprawdę mu siedzi, no tutaj wiesz, jak dostajesz 4 rzuty i 4 nie trafisz, ta motywacja troszkę spada i gdzieś ta pewność siebie też ucieka. Tak? Zwłaszcza, że no, nie masz amatora w bramce, tylko jednak no... No, bardzo dobrego, wręcz bardzo mocnego ale bramkarza. Też szacunek dla Orląt. Przyjechali maksymalnie skoncentrowani, najmocniejszą paką. Wyszli z Mateuszem Seroką, z Gruszczyńskim, z Wolskim, kto tam jeszcze był, z Jerzyną, z Misalskim, z Nerem w bramce. Potem jeszcze wszedł Eryk Figura pograć. Skrzydła rzuciły 17 bramek. Tak, skrzydła, no naprawdę, skrzydła dobrze. Także no, powiem Ci, że genialnie się to wszystko oglądało. I tak jak mówię, to jest kolejne spotkanie, które pomimo braku sportowych emocji z punktu widzenia wynikowego, to kolejne spotkanie, które się przyjemnie oglądało właśnie ze względu na poziom sportowy drużyny, no głównie ze Zwolenia. No, nic dodać, nic ująć, no mówię. I najgorsze jest to, że jakby każdy wie, jak Zwoleń gra, na zasadzie Ner broni i leci kontra, tylko przed tym się nie da się przed tym obronić. Też nawet nawiązywałeś właśnie do jednej sytuacji, że puścił taką kontrę, że już byłeś pewien, że zawodnicy trójki to przechwycą, a nagle ona spada na ręce i jest sytuacja sam na 7 metrze, więc ale jeszcze celownik namierzony. Podsumuję to spotkanie tym, co powiedział mi trener Henryk Arciuch po wyjściu z hali, czego się absolutnie nie spodziewałem. Tam pakowałem już sprzęt, wóz transmisyjny do domu, a tu tymczasem trener Henryk podchodzi i mówi, ja myślę, że trójka zagrała dobre spotkanie. Ja tak zrobiłem wielkie oczy, a on mówi, ja myślę, że to spotkanie było niezłe. Oni grali dużo 1 na 1, próbowali, walczyli i to jest dla mnie niesamowity szacunek dla rywala, który się w słowach trenera Henryka Arciucha tutaj objawił. Oni wygrają 14-takiem, to było luźno, ale on i tak próbuje u rywala znaleźć te dobre strony. Także ja się takich słów nie spodziewałem zupełnie, a już na pewno nie od kogoś, kto bezpośrednio z Trójką rywalizował w tym meczu. No, widać tą dojrzałość i trenerską i klasę i tą mentalność, bo mimo, że oni większość tych spotkań jadą po prostu, żeby wygrać, no bo przy tym potencjale zawodników, porównując do innych zespołów, no na nic innego nie mogą, jakby innego celu nie mogą mieć. Natomiast wielkie słowa uznania, jeżeli tak powiedział, to super, to jest bardzo miłe. Tyle, że no, ja bym się do końca z tym nie zgodził, ale gdzieś tam fajnie, że próbuję szukać właśnie tych pozytywów. No i trzeba podkreślić, że Patryk Obidziński 8 bramek potrafił rzucić, co też jednak rzucić Zwoleniowi 8, to też się jest sztuką. Tak, to prawda, jeszcze fajną współpracę ze Sławkiem Dmowskim. To jakby były elementy, które mogły się podobać. Były momenty. Tak, były momenty. Widać, że też Damian jeszcze cały czas nie w formie, no bo kiedy miał tą formę złapać, raz na treningu od początku sezonu. Dobra, zostawmy. 35 Orlęta, 21 UMKS Trójka Ostrołęka i teraz oddam Ci parkiet. Dance floor jest Twój tym razem, ponieważ to Ty jesteś jakby człowiekiem, który najlepiej widział, najbliżej przyjrzał się meczowi Juranda Ciechanów z Mazurem Sierpc, którego ja skazywałem Ciechanowie na pożarcie. A jak było? To zobaczymy na skrótach. Jurand we własnej hali podejmował dobrze spisujący się ostatnio Mazur Sierpc. Do tej pory gospodarze byli niepokonani w lidze i chcieli zanotować kolejne zwycięstwo. Pierwszą bramkę w spotkaniu zdobyli jednak goście po dobrym rzucie ze skrzydła. Dalsza część meczu stała na równym poziomie z lekką przewagą gości, ale żadna z drużyn nie potrafiła wypracować sobie przewagi. Na uwagę zasługuje postawa Juranda, który dopiero w 18 minucie wyszedł na prowadzenie 9-8. Wynik remisowy utrzymywał się do ostatnich sekund pierwszej połowy, ale w końcówce po świetnej indywidualnej akcji Jakuba to podopieczni Marka Listkowskiego schodzili na przerwę z jedną bramkową przewagą. Druga połowa zaczęła się dobrze dla gospodarzy. Po wykorzystanym rzucie karnym przez Bartosza Wojdaka Jurand doprowadził do remisu. Chwilę później swoją szansę miał Mazur, ale świetnie w bramce interweniował Mirzejewski. Wydawało się, że Jurand wrócił na właściwe tory, ale gości nie odpuszczali i cały czas wynik oscylował się w okolicach remisu. W 45 minucie Mazur wyszedł na najwyższe w tym spotkaniu 3-bramkowe prowadzenie i mimo wielu szans na zwiększenie przewagi, to Jurand cały czas nie odpuszczał i w 53 minucie po dobrym przechwycie w obronie najlepszego po stronie gospodarzy Marcina Smolarka wyszedł na prowadzenie 23-22. Końcówka meczu była naprawdę ekscytująca, bo na minutę przed końcem spotkania Mazur grający w osłabieniu zdobył bramkę na 25-24 i wszystko zależało od gospodarzy, którzy na pół minuty przed końcem nie zdołali pokonać fenomenalnie grającego bramkarza Mazura Łukasza Romatowskiego. Ostatecznie mecz wygrali Sierpczanie, którzy jako pierwsi w tym sezonie pokonali zespół z Ciechanowa. Artur, sensacja? Jeżeli chodzi o przebieg spotkania? Nie, jeżeli chodzi o wynik. Jeżeli ktoś nie oglądał spotkania, do czego oczywiście zachęcamy, bo jest dostępne na YouTubie Juranda. Jeżeli ktoś nie oglądał tego spotkania, spojrzał na wynik, to tak. Jeżeli ktoś oglądał spotkanie i zobaczył i pierwszą, i drugą połowę od deski do deski, to absolutnie nie ma prawa powiedzieć, że Jurand w tym spotkaniu był lepszy. Dlatego, że Jurand zagrał słabo, nie zagrał na swoim poziomie, natomiast Mazur zagrał bardzo dokładnie. Bardzo było mało strat własnych. Pierwsza połowa tak naprawdę była bramka za bramkę, nie było jakiegoś dużego odjazdu, co tak naprawdę Jurand nas przyzwyczaił do tego, że te pierwsze połowy oni tak może nie badają czego przeciwnika, ale gdzieś tam... Ale wolniej, gdzieś tam zawsze ten drugi bieg wrzucali w drugiej połowie. Natomiast tutaj po tej pierwszej połowie, jak ja ją oglądałem, mówiąc szczerze, mówię, kurczę, no aż się przyjemnie patrzy na ten Mazur, bo grali z pomysłem, grali tak naprawdę te same zagrywki, co grali na Trójce, więc można powiedzieć, że na Trójce sobie potrenowali, a tutaj przyjechali zrobić swoją robotę. Natomiast druga połowa, o dziwo, zaczęła się bardzo dobrze dla Ciechanowa, bo Ciechanów zdobył 4 bramki z rzędu. Wyszli na prowadzenie 18-16. Ja myślałem, że to już jest ten moment, kiedy oni przełamali i że teraz to już będzie z górki. Tylko właśnie... Dalej nie byłem pewien, czy to wystarczy, dlatego że jeżeli chodzi o samą grę Juranda, było trochę widać brak takiego pomysłu. Piłka bardzo często lądowała na firankach, naokoło bramki, nie w bramce, ale duża zasługa też w tym bramkarza, który zagrał w Sierpcu z Ostrołęką bardzo dobre zawody, bo już tam dobrze bronił. Swoją drogą miał urodziny w piątek, więc sprawił sobie najlepszy prezent jaki mógł na ten mecz, bo był praktycznie najlepszą postacią na boisku i też to pokazał w końcówce, gdzie Patryk Dębiec miał okazję na doprowadzenie do remisu, bo tak naprawdę Sierpc cały czas prowadził tę grę. Zrobili 18-16 Ciechanów na początku, no ale Sierpc bardzo szybko zaczął odrabiać, bo rzucił 5 bramek z rzędu, więc za chwilę odzyskali to prowadzenie. I był jeszcze taki fajny moment w 46 czy w 47 minucie, kiedy mieli już piłkę na czasie i trener wziął czas. I to była najlepsza decyzja, jaką mógł wziąć, dlatego że zrobili sobie wrzutkę, bo mieli tylko 2 podania. Więc tak naprawdę wzięli sobie czas, chwilę pogadali i zrobili z tego wrzutkę i stwierdzili, że po tej wrzutce to ten mecz musi już być ich, dlatego że no tutaj pokazali swoją dobrą dyspozycję i mądrość przede wszystkim trenera, no bo jeden by po prostu zostawił, bo już mamy trójko, to na razie spokojnie niech sobie grają. A tutaj trener wziął ten czas i tak naprawdę to poskutkowało zdobyciem bramki, gdzie tak naprawdę już koniec końców Jurand próbował gonić i tak naprawdę nie mógł znaleźć tego złotego środka, żeby ich dogonić. Tyle, że zastanawiam się, dlaczego tak słabo szło Jurandowi. No właśnie, czy Adam Mirzejewski, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że cokolwiek by się nie działo, on jest tam z tyłu i on Jurandowi wygrywa mecze. Tutaj nie słyszę fanfarów z Twojej strony w kierunku właśnie Adama. Ja oglądałem to spotkanie i on pobronił, ale chyba brakowało tego, co zwykle, tej fontanny wodotrysków, fajerwerków, tak mi się wydaje. W drugiej połowie, zaczął, kilka piłek odbił, no bo jeżeli Jurand wyszedł na te prowadzenie, więc gdzieś musiał te parę tych piłek podbijać, natomiast to nie wystarczyło, bo Mazur naprawdę dobrze grał w tym spotkaniu z Kołem, bo tutaj jest druga wiodąca postać, która też przyczyniła się do tej wygranej i teraz na pewno nie pomylę, bo był to Konrad Brzeziński, który zdobył w tym spotkaniu 6 bramek. To był totalnym szefem w tym spotkaniu, bo nie dość, że bardzo dobrze grał w obronie, to samo robił w ataku. On był tak naprawdę, jak dostał piłkę, to nie było co zbierać, bardzo dobrze się zastawiał, bardzo dobrze grał tyłem do bramki, no bo gdzieś tą piłkę odbijał i widać było na boisku, że on czuje, że to można wygrać i tak naprawdę widać było w nim tą dużą motywację do tego, żeby to wygrać. No i koniec końców wygrali. W kuluarach Ci tylko jeszcze powiem, że Jurand w tym tygodniu bardzo słabo trenował. Było około 10, 11, 12 zawodników na treningach, ponieważ się część zespołu pochorowała, źle się czuli, więc te jednostki treningowe też nie były pełne, co widać w tym spotkaniu, bo ta bramka była nie tak dobrze obrzucana. Bardzo słabo grał Bartosz Wojda, który chyba był jednym z tych chorujących i też był chyba na jednym czy na 2 treningach, więc to od razu widać. I tak naprawdę Mazur to wykorzystał, bo wygrać z Jurandem, nawet jeżeli ten, który jest chory, wygrać z nimi, to i tak jest nie lada sztuką, gdzie gdzieś tam ty typowałeś, że zostaną zjedzeni. Ja pod wpływem twojej jakby twojego podpuszczenia zdecydowałem się powiedzieć, że Mazur wygra. I powiem Ci jeszcze szczerze, że jak przyjechałem na ten mecz, to rozmawiałem z prezesem z Sierpca i powiedziałem mu, że wydaje mi się, że dzisiaj wygracie. I on, mówiąc szczerze, nie mówił, że wygrają, tylko mówi, że raczej tutaj chyba nie ma o co walczyć. I gdzieś tam ja tak czułem w kościach, że tu może być niespodzianka, bo gdzieś musi być ta niespodzianka. No i trafiłem. Mam jeszcze dzisiaj tylko jedno pytanie, bo wiem, że się rozgadałem. Dlaczego Patryk Dębiec zagrał tak krótko? Bo on tak naprawdę nie grał całego spotkania, bo zagrał chyba około 10 do 15 minut. Wrócili podstawowi skrzydłowi, bo wrócił Rutkowski i Tartas. I tak naprawdę Patryka Dębca tak za dużo na tym skrzydle nie widzieliśmy. Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że to może być związane z tym, co powiedziałeś przed chwilą, czyli być może nie było go na treningach, być może jest tego kwestia. Wiesz, Patryk Dębiec to już jest człowiek dorosły, z partnerką życiową, z dzieckiem. Też to może spowodować to, że po prostu jest go może troszkę mniej na treningach. Wiem też, no przecież Patryk grał w Padwie, tak? Jeszcze sezon temu, był w składzie Ligi Centralnej, drużyny z Ligi Centralnej Padwy Zamość, wrócił do Ciechanowa. Jest to wynikiem kontuzji. On ma problemy z kolanem, nigdy tak naprawdę tego kolana do końca nie wyleczył, więc może gdzieś tutaj to się odzywa. Trudno im powiedzieć, może gdzieś tam jednak ta pozycja skrzydłowego, na której, no, co tu dużo mówić, ja Patryka nigdy nie znałem jako skrzydłowego, raczej spodziewałbym się właśnie, że będzie grał na rozegraniu. Być może o to chodzi, że wrócili nominalni skrzydłowi i to oni mają robić robotę, tak? Tylko że zagrali Słabo tak naprawdę. A Patryk co miał ze skrzydła oprócz tej ostatniej, no, ostatniej najważniejszej w tym wypadku, bo to bramka na remis na 15 sekund przed końcem spotkania, więc to była bramka na remis. Co miał, to rzucił. Wiesz, gdybym chciał zrobić clickbait, to bym powiedział konflikt w Jurandzie. Myślisz? Nie. Powiedziałbym, myślę, że... Patryk Dębiec gra tylko 14 minut. Tam na pewno zaiskrzyło w szatni. Zła atmosfera w szatni Juranda. Słuchaj, to jest clickbaitowy tytuł. Dębiec tylko 14 minut. Pytanie, znaczy widzisz, pytanie, czy jakby zagrał trochę więcej lub też zagrał na skrzydle i na połówce, czy to by coś zmieniło, bo jednak Patryk był do tej pory tą postacią, która gdzieś tam była wiodącą. Nawet jak nie rzucał tych bramek, to jednak te zagrożenie stwarzał. Więc... Znaczy wiesz, ja w ogóle wydaje mi się, że jakby brak Patryka na lewym rozegraniu to jest już od razu nominalnie osłabienie zespołu Juranda Ciechanów, ale to być może przez sentyment tak mówię, bo przecież z Patrykiem toczyliśmy mecze wszelakie na różnym poziomie rozgrywkowym i gdzieś tam ja znam jego możliwości. Ja wiem, że Dębol, który gra na rozegraniu, jest bardzo groźny. Dębol, który gra, jest groźny. Tak, tak. Tak naprawdę, bo na kontrze też jak było tych spotkań tyle, to tak naprawdę zawsze jest pierwszy. Często mam okazję jeździć akurat na Ciechanów, bo tak się zdarza, że najczęściej mi się to zdarza. To tak naprawdę większość tych bramek to Patryk rzuca po kontrze. Szkoda. Będziemy obserwować dalej. Nie wiemy, co by się wydarzyło. Ja uważam, że liga będzie ciekawsza, bo teraz zarówno Zwoleń, jak i Ciechanów mają po tyle samo punktów, to jest po 21 i 10 grudnia, na co zresztą zapraszałem podczas transmisji z Ostrołęki, tak jest, zacieramy już ręce na mega transmisję ze Zwolenia. Mamy nadzieję tylko, że to nie będzie mega transmisja na poziomie tej z KKS-em, gdzie internet nie pozwolił zrobić dobrej transmisji, już tym razem postaramy się naprawić, ale dobra, nieważne. Mazur moim zdaniem, mimo wszystko, sensacyjnie wygrywa w Ciechanowie. Nikt się tego nie spodziewał, oprócz Ciebie. Tak. Nawet prezes się tego Sierpca nie spodziewał. 25 po stronie Sierpca, 24 po stronie Ciechanowa. I tak to wygląda w tym momencie. A my omówimy sobie ostatnie spotkanie, bo do Balon Areny przyjechał... Rokis Radzymin, zespoły na totalnie różnych biegunach, jeśli chodzi o ligowe miejsca. Kadrę, zdrowie, wszystko. No i wynik to odzwierciedlał, ale to zobaczymy na skrócie najpierw, także zapraszamy. Uniwersytet Warszawski ostatnie kilka kolejek grał w kratkę. Wygrane z Sierpcem i Ostrołęką przeplatał porażkami z Jurandem i KKS-em. Tym razem halę przy Banacha odwiedził Rokis Radzymin, który powodów do zadowolenia nie ma ostatnio wcale. 6 punktów i 9. miejsce z pewnością nie są wymarzoną lokatą zespołu z Radzymina. Choć akurat dla nich już sam fakt występowania w lidze jest sporym sukcesem po zawirowaniach organizacyjnych z początku sezonu. Mecz rozpoczął się niespodziewanie, bo od prowadzenia Rokisu 2-0. Uniwersytet Warszawski jednak bardzo szybko dogonił i przegonił rywala, głównie za sprawą świetnie interweniujących Nowakowskiego i Dybczyńskiego oraz niezłej skuteczności. Rokis miał duże problemy z przedarciem się na 6 metr i tylko dobra postawa w bramce Rybickiego spowodowała, że mniej więcej równy mecz trwał do 24 minuty. Od tego momentu było już tylko gorzej, jeżeli chodzi o żółtogranatowych i Uniwersytet zakończył pierwszą połowę z przewagą 6 trafień. Druga część to kontynuacja świetnej gry w ataku w wykonaniu gospodarzy. Próby efektowego grania, jak na przykład wrzutek, mogły podobać się kibicom przed telewizorami i tym zgromadzonym na hali. Tych drugich, swoją drogą, w Balon Arenie było zdecydowanie mniej niż podczas meczu z Jurandem, co wskazuje na przewidywalny wynik spotkania. Akademicy swoich fanów nie zawiedli i początek drugiej części meczu wygrali 5 bramkami, co zaowocowało przewagą 11 trafień w 45 minucie. Potem od 52 minuty był taki moment, kiedy UW rzucił 7 goli, pozwalając na tylko jedną odpowiedź Radzyminianom. Ostatecznie mecz zakończył się ciężkim nokautem gości 35-17. Najskuteczniejszym zawodnikiem gości okazał się Szymon Celiński, po raz kolejny pokazujący wysoką formę. Natomiast po stronie UW niezmiennie top Dawid Szpejna. Po zwycięstwie UW melduje się na 3. miejscu, Rokis niezmiennie 9. Artur, no co tu dużo mówić. Uniwerek zrobił swoje, wygrał zdecydowanie. A mógł wygrać jeszcze bardziej zdecydowanie, gdyby nie Tomasz Rybicki w bramce Rokisu. Powiem Ci szczerze, że jak oglądałem to spotkanie, to naprawdę trzymał wynik w pierwszej połowie. Ta pierwsza połowa się mogła skończyć spokojnie. Co najmniej 5-6 bramek więcej. Tak, ale to jest w ogóle ciekawe, bo patrzyłem sobie na wynik przed obejrzeniem meczu, bo oczywiście oglądałem z odtworzenia, siłą rzeczy. No ciężko nie dało się dwóch meczów równolegle obejrzeć razem. I patrzę i tam jest 35-17. Mówię, Boże, co tam się w ogóle stało. Ale to jest ciekawe, bo do 24 minuty tam była różnica 3 bramek. Po czym nagle Rokis rozjechał walec, który miał obok taki, wiesz, nadruk AZS-AWF Warszawa. Powiem Ci szczerze, że początek spotkania nawet Rokis wygrywał, chyba 2-0, tak. Więc mówię, kurczę, tutaj może brameczka, coś... potem przechwyt tak. Brzozy, Ciach, bramka, tak. Nie? Więc początek mieli dobry. Nie, no tak już nie, mówię... Nie, tak do całkiem... 4. minuty było git. Do 4. minuty oni dobrze. Tak. Ale już tak mówiąc poważnie, no to ten wynik tak naprawdę 10-7 nie odzwierciedla gry, odzwierciedla bardziej to, że w bramce Rokisu znał tak. Tomek Rybicki, który dwoił się i tronił i nawet trwożył. Tronił się, mówisz. Może nawet tronił. Pozdrawiamy Dominika. Pozdrawiamy Dominika. I Bartka też, no. Tak, oczywiście. Obydwaj. Jednego bez drugiego. Tak jest. Więc tak naprawdę ten wynik to jest tylko odzwierciedlenie tego, że Tomek bardzo dobrze stał w bramce i robił co mógł. Natomiast no, siłą rzeczy ciężko było nie tracić bramek, jeżeli popełniasz tak wiele błędów w ataku. No bo jak się obejrzy pierwszą połowę, te pierwsze 15 minut nawet, gdzie oni tak naprawdę tych bramek nie zdobywali, tylko że AWW nie zdobywało, bo Ryba bronił, ale tam było, że jest tak, łapią piłkę, idą do ataku, strata. Biorą piłkę, do ataku, strata. To nie było nawet rzutów na bramkę. To były po prostu strata za stratą. No i ciężko jest wygrać, jak więcej robisz strat niż rzutów na bramkę. Tak, ale to w ogóle ciekawe jest też, bo Rybicki z jednej strony dobrze, on dobrze, ale po drugiej stronie w Uniwerku też dobrze, bo ja nie wiem, jak słuchałeś komentarza, jego było dość ciężko słuchać. Nie słyszałem. A ja owszem, i to było takie coś... Oj, obronił Nowakowski, a nie, to Dybczyński. I tam się chłopaki wymieniali w bramce i oni też odbijali i to naprawdę mocno odbijali. I to dzięki temu UW było w stanie się napędzić i jechać dalej z robotą. Tylko też te rzuty nie były jakieś takie mega mocne, mega... Ale mówisz o Rokisie, czy... O Rokisie, tak, mówię o Rokisie. No gdzieś tam do UW nie można... Mieć, tak. Tak, to tutaj jakby nie o tym. Jeżeli chodzi o Rokis, no to ciężko jest nie bronić tych piłek, jak te rzuty najczęściej są sprzed 2 obrońców. Lekkie, słabe, no bo umówmy się, no kto ma w tym momencie rzucać z drugiej linii w Rokisie? No jest Brzoza. Jest na lewej połówce Dominik Laskowski, który no nie dał rady w tym spotkaniu. No Dominik trochę bezzębny jednak, to dużo mówić, to jest nie pierwszy raz, kiedy oglądamy Dominika, który wychodzi i brakuje mu przekonania, brakuje mu takiej socjopatycznej chęci zdobycia bramki, na zasadzie wy się nie liczycie, ja biorę piłkę pod pachę i robię robotę. On oddał co prawda tam 1 chyba czy 2 rzuty, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast jest taka, moim zdaniem, bardzo fajna akcja. To już jest koniec meczu. To jest 59 minuta, 34 sekunda, tak mniej więcej. Zatem zachęcam do zajrzenia, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak powinien wyglądać zawodnik, który ma ochotę rzucić bramkę. Tam po stronie UW biegnie zawodnik z numerem 14. I on ciśnie na tą bramkę tak, że też nie, że w ogóle to był, nikt, rozstąpili się przed nim ludzie, nie, to wiadomo, że to już koniec meczu, ale ktoś ambitny mógłby jeszcze próbować chłopa zatrzymać. Ale dosłownie kilkadziesiąt sekund później, czy tam kilkanaście sekund później, Dominik Laskowski w podobnej sytuacji, no jakby, wiesz, biegnie w kierunku bramki, po czym na wszelki wypadek od niej zawraca, nie? I to jakby on musi, jeżeli on chce być groźnym zawodnikiem, chce być wartością dla drużyny, to on musi w sobie odnaleźć taki właśnie, taką chęć do tego, żeby tam iść na maksa, nie? Żeby to wyglądało właśnie w taki sposób. On tam musi po prostu włożyć głowę, no i trudno, no urwą mu, to urwą, tak? No ale jednak na tym polega piłka ręczna. To nie jest zbijak, to jest no piłka ręczna. Ale ja będę jak Henryk Arciuch, poszukam pozytywów. To miał ze 2 fajne podania do koła, które nie zostały wykorzystane, ale no większość tego... To była gra do boku, ale to jakby nie sam Dominik, bo wszyscy grali do boku. Mateusz Marszałek próbował gdzieś tam rwać, szarpać, no ale umówmy się, Marszał to nie jest prawa połówka, więc jakby nie to można prawda. Od niego wymagać, żeby on jeździł z chłopakami sam na sam, czy gdzieś tam próbował, bo to jest nominalny skrzydłowy, gra z przymusu trochę. Wiesz, tak? Rokis ma duże problemy, bo tak, nie ma Miecznikowskiego, jeszcze co prawda nie wiem, co tam z tym kolanem, no już sam fakt, że go nie ma, pokazuje, że to nie jest pierwsze lepsze, tak? Już sam fakt, oczywiście nic nie ujmując Ci, Mati, to jednak swoje lata już masz. Już powiedział Michał. Czasy, kiedy byliśmy we dwóch młodzi i perspektywiczni, dawno minęły. I wiesz, to jednak jest w pewnym sensie no, takie bardzo mocno wskazujące na problemy, bo jeżeli Mati, chłop, który nie ma obu kolan, ja mam tylko jednego, ale jest jeszcze szansa na to, że drugie też utracę gdzieś tam na jakichś mastercach. I wiesz, i on wychodzi w pierwszym składzie i musi rzucać, i musi ciągnąć i tak dalej. Oczywiście nie odbieram Matiemu chwały. Jakby zaangażowania nie można mu odmówić. Nie, absolutnie, bo... ale to wiesz, to wystarczy popatrzeć na drugą stronę, gdzie grają chłopaki młodsi, pewnie trochę lżejsi, być może tacy, którzy nie mają problemów zdrowotnych i to widać, widać tą różnicę, bujanie, rozrzucanie, gdzieś tam granie tych piłek, no jest jednak różnica, no są problemy kadrowe w Rokisie i to co powiedziałem podczas skrótu, dla mnie to i tak jest wielkie, jeżeli chodzi o organizację tego zespołu, że oni do tych rozgrywek przystąpili, nie rozpadli się, dalej drużyna z Radzymina jest na mapie handballowej pierwszej ligi grupy C. I zapowiada się, żeby gdzieś tam mieli... Tak, zaraz podpisali kontrakt z jakimś swoim nowym sponsorem, także tych partnerów mają coraz więcej. No i teraz pytanie, jak to wszystko zostanie przez ten zarząd rozwiązane, czy to będą transfery, czy przyjdą ludzie, czy będzie lepiej, czy to się uda i zobaczymy. No, a... Ja mam tylko nadzieję, że z tego zespołu po sezonie nie odejdą tacy zawodnicy jak Szymon Celiński, bo słuchaj, mówiąc szczerze... Tak... Stary, ja się nie śmieję, ale to jak to wprowadziłeś... Dobrze, nie? Dobrze wprowadziłeś. Tak, cele wprowadziłeś mistrzowsko. Ale ci powiem szczerze, że taki Szymon Celiński spokojnie mógłby sobie na kole poradzić w lepszym zespole, który gdzieś walczy o wyższe cele. Może, chociaż w sumie w takim Jurandzie myślę, że spokojnie mógłby popróbować, czy nawet z takim UW. Bo nie wyglądały gorzej na tle zawodników nawet UW. Spokojnie widać, bo po nim widać tą siłę fizyczną. On nie jest tak zbudowany, znaczy on nie jest jakiś rozbudowany strasznie mocno, ale on jest strasznie taki spięty. Tam są mięśnie, 3% tłuszczu, nie? Tak, i to tak. Gdzieś tam pewnie w łydkach. Tak, ale wiesz, był taki moment, którego ja bym właśnie oczekiwał od rozgrywających Rokisu. Był taki moment, kiedy Cela już nie mogą podać, był na kontrze sam, po czym z 10 metra postanowił, że jako obrotowy z drugiej linii pociągnie. I pociągnął, i bramka siadła. Naprawdę ja jestem w ogromnym jakby podziwie do tego, jak Szymon wygląda w tym sezonie. Powiem ci tak, w tamtym sezonie Szymon miał siłę i wszystko, a w tym dołożył jeszcze inteligencję boiskową i taką... trochę doświadczenia. Doświadczenie, trochę tak. No i samo to, że on jakby... Można powiedzieć, że w tym meczu to jest wiodąca postać, bo tak. Nie ma Mateusza Miecznikowskiego, nie ma Francuza. Nie było Kłody na przykład. Nie było Kłody teraz w tym meczu. Tak naprawdę z tych doświadczonych, takich, którzy grali w Rokisie, to jest Mati, Marszał, Ryba i Szymon. No jest jeszcze Łukasz, tak? Sobierek. Z tych... Reszta to albo nowe nabytki, tak? Tak, więc brakuje takich zawodników i fajnie, że Cela bierze to na klatę, że gdzieś tam nie odpuszcza i to jest tak naprawdę w tym momencie najjaśniejszy punkt Rokisu. Jakby Rybę stawiamy z boku, no bo Ryba to wiemy, że... No przede wszystkim trener, tak, no, zawodnik. Tak, gdzieś tam on bardziej w stronę... Nazwisko samo w sobie. Tak, to jest klasa sama w sobie, więc mówię, to jest jedyny taki plus, jeżeli chodzi o Rokis. Uniwerek melduje się na trzecim miejscu, ma co prawda dwa mecze więcej rozegrane niż wiodące dwa zespoły i o jeden mecz więcej rozegrany niż Wisła, która jest obecnie czwarta, zatem ta kolejność może się jeszcze zmienić. Ale się zawęża trochę w tym topie. Tak, no zawęziło się bardzo na samej górze, gdzie się dwa zespoły mają po teraz. To dobrze, ja to się cieszę. Ja to też, szczególnie, że już teraz nie mogę się doczekać. Już tak jak mówię, już bukuję nocleg z soboty na niedzielę, zostaję na pewno w Zwoleniu, żeby tam, nie wiem, albo z jednymi, albo z drugimi celebrować, bo to na pewno będzie dobre spotkanie. Albo z obydwoma, czemu nie. Dobra, mecz się kończy 35-17, zatem tak jak wspomnieliśmy, trochę bez historii, ale w sumie trochę się tego spodziewałem. Natomiast kolejna kolejka trochę nam się rozjechała, Artur, bo może chwilę o tym. Ze względu na to, że mamy te dwie przerwy, o których rozmawialiśmy przed chwilą, to tak, część gra, część nie gra, część gra w sobotę, część gra we wtorek. Tak. I przejdźmy sobie, bo będziemy mieli w przyszłym tygodniu tak naprawdę 4 mecze. Pierwsze spotkanie to jest 3 grudnia, do Warszawy przyjedzie druga drużyna z Warszawy. Zatem na Uniwerku AWF to jest takie spotkanie, które elektryzuje kibiców na Bielanach i kibiców z Banacha. No ale z drugiej strony tak sobie myślę, że tutaj jeżeli AWF nie będzie miał dnia, to ja obstawiam Uniwersytet Warszawski jako głównego faworyta, jak zwykle zresztą. Kto by tam w zasadzie do tego Uniwerka nie przyjechał, ja będę zawsze głosował na nich jako faworytów, bo oni są na Banacha bardzo groźni. Jeżeli chodzi o to spotkanie, to tutaj też postawię na UW, ale nie uważam, że to będzie łatwe spotkanie. Uważam, że to będzie mecz walki i tak jak mówiłeś z Pabiksem, że Pabik z 15, gdzie ja mówiłem 5-6 i się sprawdziło, to tu uważam, że to nie będzie takie łatwe spotkanie jak z Rokisem, że tutaj jednak ten wynik będzie bliższy. Dobra, ale żeśmy rozmawiali o tym 13-4, tam były wszelkie papiery, były do tego, żeby ta 15 faktycznie się zadziała. Wiesz, to tak jest, słuchaj, Argentyna za Arabią strzeliła 3 bramki, a koniec końców mecz się skończył 1-2, także, także wiesz, gdzieś tam suma summarum liczy się wynik końcowy, ale uważam, że to będzie mecz taki, może nie stykowy, ale znowu taki 3-4 bramki różnicy. Wiesz, czego bym chciał? Chciałbym, żeby kiedyś AWF zagrał tak, jak zagrał Konstantynów na Uniwersytecie. To znaczy, żeby oni mieli taki dzień i tylko nie tam z drużyną z dolnej części tabeli, tylko żeby oni faktycznie z tym swoim potencjałem, który mają, mówię o AWF-ie, zagrali na 80% skuteczności i niech to będzie. Ze Zwoleniem, z Ciechanowem, z Uniwerkiem, z Pabiksem. Bardzo bym chciał zobaczyć właśnie Oskara Niedziółkę, który nie rzuca 2 na 11, tylko rzuca 8 na 11. Chciałbym zobaczyć Salaha, który na skrzydle wykręca te cyfry, którym się po nich spodziewał. 6 na 7 powiedzmy. I ja bym właśnie chciał... Do tego ten Romańczuk, który rzuca teraz 7 bramek, tak? Czy tam 9 nawet. 9. Tak. I to jest w ogóle... ja bym chciał zobaczyć właśnie równo grający AWF. Niech wszyscy zagrają na miarę swoich możliwości. I wtedy przyjedź faworycie. Ja myślę, że zobaczymy taki mecz w tym sezonie, tylko że będzie w drugiej rundzie. Okay. AWF w drugiej rundzie zawsze jest mocniejszy, groźniejszy, więc ja zakładam, że oni w drugiej rundzie komuś punkty zabiorą. Tak mi się drugi mecz to do Zwolenia przyjeżdża Rokis. To trochę się uśmiechnąłeś. Ja też spodziewam się prawdopodobnie strasznego lania, więc w zasadzie tutaj pomimo tego, że jak zwykle mentalnie i sercowo, duchowo jestem z Radzyminianami, to tutaj Orlęta Zwoleń, myślę, że ty też. Tak jest. Tak. Dalej, następny mecz 3 grudnia, który zostanie rozegrany, to moim zdaniem będzie mega dobre spotkanie. I bardzo żałuję, że... Ale poczekaj! 3 grudnia o 19:00, to jak wszystko dobrze pójdzie... To już nic nie będziesz pamiętał. Więc myślę, że będzie się w zapraszamy na turniej Mastersów do Pabianic. Jeżeli ja dotrę o tej 19:00 na mecz, to na pewno go dla Państwa skomentuję. Będzie przekaz radiowy. Natomiast obawiam się, że może to być kiepskiej jakości komentarz. Swoją drogą, 3 grudnia 19:00 do Pabianic przyjeżdża Wisła II Płock. I to będzie fajne. I to będzie fajne spotkanie. I już teraz będę dbał o to, będę robił formę, żeby dotrzeć tam, obejrzeć to spotkanie i jeszcze móc zrobić z niego notatki. Czy to jest, szanowni Państwo, możliwe? To pokażę. Nie wiem, choć się domyślam. Mówiąc szczerze, spotkanie będzie fajne i powiedz mi, na kogo stawiasz? Na Pabiks. Na Pabiks. Chciałbym, żeby Wisła przyjechała całym garniturem, żeby przyjechali wszyscy, żeby przyjechał Kamiński, Niedzielski, żeby przyjechali Skrzydłowi. Michalski. Tak, chciałbym zobaczyć. Bardzo proszę o to, żeby nie zabierać zawodników Orlenu II Wisły. Apeluję, żeby 3 grudnia przyjechali w komplecie, bo chcemy zobaczyć meczycho. Nie, tak mówiąc szczerze, uważam, że to będzie absolutne meczycho. To będzie mecz nie do jednej bramki, na zdecydowanie. I ja Ci powiem, że w tym spotkaniu postawię na Wisłę. Powiem tak, poczekaj, jeszcze nie notuj, koleżko. Za późno. Jeżeli Wisła i Pabiks wychodzą w full składach, to ja w tym meczu postawię na Wisłę. Ale jeżeli Wisła przyjedzie bez któregoś z nich, to stawiam na Pabiks. Okej, to ja postawię tu taką kropeczkę w kwadraciku. I 6 grudnia do Ostrołęki, taka bardzo nietypowa data, zatem szanowni Państwo, we wtorek pewnie i tak nie będzie nic lepszego do roboty, zapraszamy na antenę RCS Livestream, będziemy mieli okazję pokazać mecz UMKS Trójki z SMS-em ZPRP Płock, który rozprawił się bez mydła z Włókniarzem w zeszłym tygodniu. No i zobaczymy, jak będzie wyglądało spotkanie w Ostrołęce, bo z kolei Konstantynów rozprawił się bez mydła z Trójką. 15-takiem było. No właśnie. Zobaczymy, jak to będzie. Szczerze mówiąc... Za kogo stawiasz? Bo ja już wiem, na kogo ty postawisz. Ja na SMS. Ja wiedziałem, że postawisz na SMS. A ja postawię na Trójkę, że Trójka wygra 5. I możemy się o coś założyć. Okej. O co się zakładamy? Nie wiem, bo pewnie nie możemy tak po prostu uprawiać gamblingu na antenie, bo nas powiozą, zbanują. Nie, o to się nie założymy na pewno. Nie, o to się nie założymy. Podpowiadam tutaj operator, którego Państwo widzieli w zeszłym tygodniu tutaj na tej plakietce naszej z tyłu, na tym wyświetlaczu, żebyśmy się założyli o golenie na łyso. Podejmujesz? Nie. Nie, bo ja tak już jestem łysy, także wiesz, ja prędzej czy później to nastąpi, jeszcze nie teraz, ale nie. Ja uważam, że wygra Trójka co najmniej 5. Ale jakby nie mówię tego dlatego, że SMS jest słaby, no bo po tym, co oni robią, to ciężko, ale to jest taki mój... kwadracik plus 5. Tak, i jeżeli wygra, to... Dobra, to ja w takim razie notuję, że będzie kółeczko minus 8. Że -8. Mi uważam, że będzie -8, wygra SMS +8, to znaczy się, że wygra z 8 bramkami przewagi. To wiem, o co się założymy. Dawaj. Założymy się o zestaw wyjazdowy meczowy. Pomeczowy. Dobra. Dobra? Deal. Okej, zatem podsumowując, bo pewnie dla pewnej części z Państwa będzie to enigmatyczne, to o czym wspomnieliśmy, 3 grudnia, turniej w Fabianicach, wyjeżdżamy tam busem i właśnie o zestaw startowy się zakładamy, czyli o to, kto będzie sponsorem tego, co weźmiemy ze sobą do busa. Tak, i na pewno to nie będzie jedzenie. Koniec reklamy. Podsumowując... Jeszcze poczekaj, jeszcze o jednym meczu nie typowaliśmy. Jaki typujesz wynik Polska-Argentyna? 0-3. Jezu, jaki ty jesteś straszny, nie? Ja mówię, że będzie takie 2-2 po dobrym meczu. Ja jestem naiwny. No to też zanotuję. Nie, dobra, zanotuj 1-1. 1-1? 1-1, tak. Dobra. Pol-Arg. A ja 0-3. 0-3, no i bajka. I obawiam się, że byśmy musieli wtedy kupić 2 zestawy. Leo Messi to wkręci. Wtedy, to ci powiem, że wtedy to już na pewno nie dotrzesz na mecz Pawiksu z Wisłą II Płock. Dobra, lider strzelców Daniel Stępień z 66 trafieniami. Marcel Niedzielski i Oliwier Kamiński nie mieli szansy dorzucić do swojego bilansu. I dalej się utrzymują na drugim, trzecim. Tak, ale dodam tylko, że ten pierwszy musiałby trafić 9, a drugi 13, żeby Daniela dogonić. To nie jest nie do zrobienia, patrząc na ich osiągnięcia. Jeśli chodzi o tabelę, to już żeśmy rozmawiali. Tak. Pierwszy... Zwoleń i Ciechanów, nazwijmy to. Nawet Ciechanów i Zwoleń. Bo... Tak, no ale jakby się liga zakończyła, to jednak Jurand by... tyle samo, tylko że ze sobą jeszcze nie grali. No nie mogłaby się zakończyć teraz, chyba żeby przyszedł COVID. No właśnie. Potem UW Warszawa, Wisła II Płock, Pabiks, który ma o 2 mecze mniej niż UW i 1 mecz mniej niż prowadząca dwójka. Później Mazur Sierpc z 5 wygranymi, 4 porażkami. SMS 3 wygrane, 5 porażek. Konstantynów 3 wygrane, 5 porażek. Potem Rokis, AWF, Warszawianka i Czerwona Latarnia Ligi UMKS Trójka Ostrołęka, która ma zaplanowane zwycięstwo +5 z SMS-em ZPRP. Gorzej będzie, jak wygrają, to znaczy, że to wtedy będę miał jakieś przecieki. Została nam tak naprawdę do powiedzenia dzisiaj tylko jedna rzecz, czyli 7. A tak. 7 była wybierana pod wpływem dużych emocji związanych z występem Sierpca w Ciechanowie. Poczekaj, a kogo byś innego wybrał na bramkę? No przede wszystkim Pawła Wysockiego. Bo ja widziałem jego występy z Orlętami i to były mega trudne sytuacje i Paweł podbijał. I jak ty do mnie zadzwoniłeś, ja do ciebie zadzwonię w połowie i mówię, ty, a co tam się stało w tym Jurandzie? On mówi, no przegrał Jurand. I mówi, mam 2 pewne miejsca, obrotowy i bramkarz. Ja mówię, stary, a nie wiedziałeś, co robił Wysocki. No tyle zrobił, że przegrali 14-takiem, no, a druga sprawa... Halo, ale to... słuchaj. Nie dyskutujmy. To równie dobrze można było Piotra Nera też dać do 7, bo jednak... Już ile można, Piotrze? No, ale słuchaj, nazwałeś go ninją. Nazwałeś go kim jeszcze? Monsterem. To teraz jeszcze można powiedzieć, że jest Mariuszem Pudzianowskim, bo łapie i rzuca. Piotrek, zostałeś jeszcze Pudzianem. Chciałeś wiedzieć, kim jeszcze zostałeś, zatem pozdrawiam również dla małżonki, która potem to ogląda i słucha tych naszych wynurzeń. Zacznijmy od lewego skrzydła. Kozak, jak zwykle Kozak, czyli znowu porzucał 7 bramek w meczu z AWF-em. Później lewe rozegranie. Tutaj Rafał Romańczuk załadował 9 bramek Pabiksowi, a to zawsze coś znaczy. Zawsze. I to nawet super, w ogóle bardzo, bardzo dobry występ Rafała. Szkoda, że się reszta zespołu nie dopasowała. Później środkowy to ten, o którym wspominałeś, że jedyny wyróżniający się, jeśli chodzi o Juranda. To był Adam też swoje pobronił. Tak, czyli Marcin Smolarek. Ale jednak na Marcinie ta gra się tak naprawdę opierała i robił co mógł, bo jednak nie zawsze bramki świadczą o tym, że jest się najlepszym, ale tutaj bardzo dużo piłek rozrzucał. Ale on jest często takim niewidocznym, takim cichym bohaterem Juranda, tak. Bo on bardzo robi fajne przewagi, zawsze wisi na nim 2-3 zawodników i on wtedy może rozdać piłkę dalej, także... Zgadza się. Szkoda, że w takim meczu dla niego, ale kto wie, być może 10 grudnia to on będzie tą gwiazdą Juranda. Czekam już, tak czekam strasznie na ten mecz. Prawe rozegranie Janek Sawicki z SMS-u, co prawda tylko 2 bramki, ale jakby nie sam protokół opowiadał zawodniku. Mądrze rozgrywał, rzucał piłki do skrzydła. Faktem, że praworęczny na prawej stronie, prawym rozegraniu utrudnia grę. Właśnie, ale też ułatwia podanie do skrzydła. Właśnie prawa ręka na prawym rozegraniu jest super i on to wykorzystywał świetnie. Dużo bramek prawo skrzydło wyrzucił. No i cóż, prawe skrzydło, ten niezatapialny okręt Dawid Szpejna, jeśli chodzi o Uniwersytet Warszawski. Karne, dobrze, fajnie ze skrzydła również. I on tak wraca po tych bramkach, on się już nawet nie cieszy. No tam 1348 bramek i kolejną dorzucił, no dobra, kolejny fajnie, dzień w biurze. Tak, dokładnie, kolejny dzień w biurze. No i na obrocie ten, o którym wspomniałeś, czyli Konrad Brzeziński, Zawodnik od wszystkiego, od obrony i od ataku, co miał, to zrobił. Tak. Także bardzo dobre spotkanie, fajnie się to oglądało. Najpewniejszy punkt Mazura w tym spotkaniu. No i bramkarz, ewidentnie gwiazda kolejki, bo to był trudny mecz, tak, bardzo dla niego. I kluczowa interwencja w 59-45 sekundzie, gdzie tak naprawdę Patryk Dębiec rzuca z połówki rzut i łapie go w nogi, więc to jest... A to jest, Artur, to, o czym często mówimy, czy w programie, czy podczas komentarza meczów, że skrzydłowy im ma trudniej, tym jest pewniejszy. Że często bywa tak, że mający hektary skrzydłowy tak kombinuje, co tu zrobić, czarować, nie wiem, loby, przerzutki pod nogami, że potem to się kończy właśnie... Z doświadczenia Ci powiem, że to jest prawda, bo czasami zdarza się tak, że aż wybiegniesz praktycznie do połówki i wyskakujesz prawie, że z połówki i tak naprawdę otwiera Cię cała bramka i zaczynasz kombinować. Skacząc ze skrzydła nie masz tak naprawdę dużo, najczęściej jest to długi słupek, chyba że Ci bramkarz pójdzie w ciemną, to wtedy masz ewentualnie, tak? Ale im więcej miejsca, to się zgadza, im więcej miejsca, tym ciężej trafić. Mamy podsumowane, Artur, wszystko. Ten odcinek nieco krótszy chyba, przynajmniej tak mi się wydaje. Przypuszczam, że wątpię. Wynikający z tego, że w sumie mieliśmy pewne ograniczone materiały, no i jeden mecz przełożony. Zatem cóż, czekamy na kolejną kolejkę, która będzie inna ze względu na mniejszą ilość meczów w sobotę i jeden mecz w weekend. No ale cóż, będą przygotowania pod rozstrzygnięcia tej rundy, a tam mecze o mistrza i o to, kto będzie liderem pierwszej ligi grupy C. Bo to już będzie ostatnia kolejka w pierwszej... Ta oficjalna, bo część zespołów przekładało. Oficjalna jest 19, tak? 18-19 jest chyba oficjalna, ostatnia kolejka pierwszej rundy. Już się podpieram. Chyba 17, tak? To będzie 11. 17-18 to jest i potem 24-25 to już będzie Wigilia, kolego. No nieważne, w każdym razie do końca roku poznamy lidera, który będzie w tym roku zostanie liderem, o w ten sposób, bo kolejka się jest tak poprzekładana, że chyba pierwsza runda się kończy w styczniu nawet, bo... Tak, no Rokis przełożył na styczeń na pewno, tak, Warszawianka przekłada na styczeń. No jest to dziwnie zrobione, tak. No ale... Okej, szanowni Państwo, życzymy Wam spokojnej nocy, ale jeszcze zanim damy Wam iść sobie od nas, to chcielibyśmy bardzo gorąco podziękować za to, że jesteście Państwo z nami, że komentujecie wydarzenia, za to, że oglądacie nasze streamy. Oczywiście w dalszym ciągu zachęcamy do zasubskrybowania kanału i polajkowania. Dzięki temu możemy Państwa zaprosić na kolejne wydarzenia, na live'y, na program. A kto wie, co jeszcze wymyślimy w nowym roku. Pewnie trochę rzeczy przed nami, bo co roku coś, znaczy może nie co roku, no bo gdzieś tam, ale w tym roku obiecaliśmy, że coś zrobimy, bo jednak to już jest nasz drugi rok, można powiedzieć. Tak, jakby, urodziny RCS-u w październiku, więc coś na pewno po nowym roku jeszcze wymyślimy. Życzymy spokojnej nocy, dobranoc.